Kiedy kręcono film Krzyżacy latem 1959 roku, kiedy butni rycerze teutońscy przed królewskim obliczem Jagieły wbili w warmiński piach dwa nagie miecze, cała kinematografia polska zamarła. Z dwóch powodów. Po pierwsze, scena była wyjątkowo patetyczna. Dzięki czemu? Ano, między innymi dlatego, że Emil Karewicz jako Jagiełło spogląda na krzyżackich wysłańców wzgardliwie, z wysoka. A mógł sobie na to pozwolić, bo sprowadzono mu w tym celu z pobliskiej szkoły podstawowej kozioł gimnastyczny, na którym młodzież ćwiczyła wyskoki. Siedząc na szkolnym koźle, król wydawał się o wiele bardziej dostojny. Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę przyszłego zwycięstwa. To wtedy brzmiało. Powód drugi faktu, iż polska kinematografia zamarła, był organizacyjny. Kamer, sprzętu, rekwizytorów, kaskaderów, aktorów było u nas wtedy niewielu. A wymagania superprodukcji ogromne. Ściągano więc z innych planów filmowych wszystko, co do filmowania powieści Sienkiewicza mogło się przydać. I nikt nie śmiał się postawić, ponieważ film kręcony był na osobiste zamówienie towarzysza Władysława Gomułki jako odpór dawany zachodnio-niemieckim rewizjonistom. Szykowany był na 15 lipca 1960 roku na uroczystą 550. rocznicę pamiętnego zwycięstwa oręża polskiego nad żywiołem germańskim. Kręcono go więc ekspresowo, nie oglądając się na to, co ile kosztuje. O, przykładowo. Jeżeli reżyserowi Aleksandrowi Fordowi spodobał się gustowny warmiński widoczek, a figurował na nim słup wysokiego napięcia, to demontowano słup. A że pobliskie miasto średniej wielkości, w tym szpitale, szkoły, milicja i straż pożarna zostały bez prądu, to nie obchodziło nikogo. Oczywiście tak ważnego filmu nie kręcono na barwnej taśmie nerdowskiej Orwo, ale na filmie zachodnim Eastman Kodak Color i nie wywoływano tego, broń Boże, w Polsce, żeby czegoś nie zepsuć. Każdego wieczora cały nakręcony materiał samochód zawoził do Warszawy. Stamtąd samolot brał szpulę filmu do Paryża i tam dokonywano obróbki. Doszło nawet do tego, że scenę bitwy pod Grunwaldem pozwolono Fordowi w sposób absolutnie gdzie indziej niedopuszczalny zmontować ze 152 krótkich ujęć. Ale to było dynamiczne. To się musiało podobać tym milionom, które przyprowadzano do kin, garnizonom, szkołom, przedszkolom i tak dalej. A te miecze, którymi rycerze się okładają w filmie, w rzeczywistości wcale nie były takie groźne. Wykonano je z gumy. I na całe szczęście, bo podczas pojedynku Zbyszka z Bogdańca z rycerzem krzyżackim aktor grający tego rycerza pomylił ruchy. I Zbyszka, czyli Mieczysława Kalenika, uderzył w odsłonięty bok. Na szczęście miecze z gumy nic się nie stało. I pomyśleć, że gdyby to był zwykły, żelazny, polski miecz, mogliśmy nawet przegrać bitwę pod Grunwaldem.